Ja to nazywam nieraz takim recyklingiem grzechów. Tak, ze śmieci, jeżeli się dobrze posegreguje, z plastiku, ze szkła, z papieru można odzyskać surowce wtórne, które potem służą ludziom. Tak, najgorsze brudy naszego życia, najgorsze śmieci życia, łaska Boża może przemienić w szansę. Ale warunkiem jest to, by powierzyć swój grzech Jezusowi, by oddać go Jezusowi. Moi kochani, witam Was w kolejnym dniu naszych rekolekcji adwentowych w filmie Ingmara Bergmana z 1957 roku pod tytułem Tam, gdzie rosną poziomki. Film należy do pereł Kinematografii Światowej. Jest taka wspaniała scena, genialna. Otóż yy, profesor medycyny Izak Born jedzie ze Sztokholmu do Lund, by odebrać nagrodę za dorobek swojego życia. Jezus Staruszkiem. Ta nagroda ma być uwieńczeniem jego wszystkich sukcesów. I po drodze, w samochodzie, gdzie je ze swoimi krewnymi, zasypia. Ma sen. Śni mu się, że znajduje się na sali egzaminacyjnej i on jako starzec zdaje egzamin. Profesor daje mu pytania. Sęk w tym, że nie zna odpowiedzi na żadne z nich. Pytania jednak nie dotyczą medycyny czy biologii. Pytania dotyczą jego życia. I w czasie egzaminu okazuje się, że był okrutny i nieczuły dla swojej żony, która zresztą Doświadczając oziębłości z jego strony, potem zaczęła go zdradzać. Okazuje się, że nie miał żadnej relacji ze swoim synem. Pod koniec egzaminu otrzymuje wynik. Wynik jest fatalny. Okazałeś się niekompetentny, mówi egzaminator. Ale oprócz tego popełniłeś jeszcze kilka innych wykroczeń, równie poważnych, takich jak oziębłość, samolubność. Bezwzględność. Zostają sami egzaminator i ten profesor. I nagle profesor mówi: Jest tak cicho, bo wszyscy odeszli, mówi egzaminator. Chirurgiczne arcydzieło, profesorze. Usunięte operacyjnie. Żadnego bólu, żadnego krwawienia. Doskonałe osiągnięcie w swoim rodzaju, profesorze. A kara? Pyta profesor. Jaka będzie kara? I tu pada odpowiedź tego egzaminatora. Jak zwykle. Samotność. Wspaniała intuicja reżysera Bergman w sposób mistrzowski pokazał, jakie są konsekwencje braku miłości. Konsekwencją jest zawsze samotność. Gdzie jest Bóg? Jak doświadczyć bliskości Boga? To pytanie, które stawiamy sobie w czasie naszych rekolekcji. Moi kochani, doświadczenie obecności Boga, czy nawet drugiego człowieka, zawsze wiąże się z relacją. Kiedy zrywamy relacje, czujemy się samotni. Samotność jest zresztą konsekwencją każdego grzechu, każdego zerwania relacji z Bogiem. Już na kartach Księgi Rodzaju widzimy, że Adam zaraz po grzechu zaczyna się ukrywać. Kain staje się zbiegiem i tułaczem. Wszystkie więzi zostają zerwane. Grzech zrywa bliskość. Grzech niszczy relacje. Jose Prado Flores w jednym ze swoich kazań zastanawia się, dlaczego Jezus umierając na krzyżu wypowiada słowa psalmu Boże mój, Boże czemuś mnie opuścił. Czy rzeczywiście czuje się opuszczony przez Ojca i stawia taką tezę. Nie wiem, czy potwierdzą ją bibliści. Mówi, że Jezus choć nie zgrzeszył, nie popełnił nawet najmniejszego grzechu, przyjął na siebie wszystkie konsekwencje, skutki grzechu. A pierwszym skutkiem każdego grzechu jest właśnie odczucie samotności, człowiek czuje się samotny. I w tym momencie, kiedy Jezus był przybity do krzyża i miał na sobie ciężar wszystkich grzechów całej ludzkości, od początku świata aż po kres dziejów, odczuł samotność wszystkich grzeszników ziemi. Odczuł samotność grzeszników wszechczasów. Otwórzmy Ewangelię świętego Łukasza, rozdział siódmy. Znajdujemy tam opis wydarzenia, które mówi nam o tym, że owszem, grzech powoduje samotność, ale zerwanie z grzechem, odejście od grzechu przywraca bliskość i to jeszcze większą niż przed utratą więzi. W domu farzyusza Szymona trwa uczta, jest tam Jezus. Przychodzi kobieta, która słynie ze swojej grzeszności. Klęka u stóp Jezusa. Łzami umywa mu stopy, wyciera je włosami, namaszcza olejkiem, który wylewa z rozbitej alabastrowej buteleczki. Szymon tego nie rozumie. Mówi, on nie jest prorokiem. Gdyby był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta kobieta. Nie pozwoliłby na to. Jezus zwraca się do Szymona i mówi: Popatrz, ty mnie w ten sposób nie uczciłeś. Nie namaściłeś mi głowy, a ona namaściła mi nogi. I włosami swoimi je nie, nie przestaje wycierać. Odpuszczone są jej grzechy, ponieważ bardzo ukochała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Szymon nie może zrozumieć, że Jezus pozwoliłby by zbliżyła się do niego kobieta, która jest pełna grzechów. Dla niego Jezus nie może być prorokiem. Nie bierze pod uwagę tego, że Jezus wie, kim jest ta kobieta i bierze pod uwagę jej grzeszność. Moi kochani, bardzo często nie potrafimy zrozumieć, jak to jest możliwe, że Pan Bóg pozwala, by podchodził do Niego tak blisko grzesznik i że Bóg jest w stanie odpuścić grzechy. Pamiętam, miałem kiedyś kazanie w jednej z parafii i mówiłem o nawróceniu Rudolfa Hessa, komendanta obozu Auschwitz-Birkenau. I w zakrystii podchodzi do mnie Pan Kościelny i mówi, proszę księdza, ale może ksiądz znajdzie inne przykłady, bo ten przykład jest niezrozumiały. Wielu ludzi nie będzie w stanie przyjąć, że taki człowiek, potwór wręcz, mógł się nawrócić. Pomyślałem sobie, widać jak wielki jest problem ze zrozumieniem, że Pan Bóg może wybaczyć każdemu grzesznikowi. Być może bierze się to stąd, że my sami wiemy, z jaką trudnością nam przychodzi przebaczyć drugiemu człowiekowi. A poza tym najtrudniej zdaje się wybaczyć samemu sobie. Może powiem to na własnym przykładzie. Niby błaha sprawa. Otrzymałem po mojej prababci komplet filiżanek za dwudziestych. Katowicka wytwórnia porcelany Gisze. Filiżanki bardzo piękne. Pamiętam je z dzieciństwa. Jeszcze jako nawet przedszkolak patrzyłem jak dorośli piją z nich kawę. Kiedy je tutaj przyniosłem, pokazywałem gościom. Nie zauważyłem, że jedna z filiżanek leży na kredensie. Drzwiczkami kredensu ją zgarnąłem na podłogę i filiżanka z 20 roku rozbita. Pomyślałem sobie tak, gdyby ktoś inny mi to zrobił, to bym mu to już dawno wybaczył. A ponieważ sam sobie to zrobi, zrobiłem, mówię, kurczę, ale byłem głupi. Mogłem te filiżanki schować, lepiej zabezpieczyć. I widzę na tym drobnym przykładzie, że sobie. Trudniej nieraz darować jakąś winę niż komuś innemu. Mówimy w czasie naszej rekolekcji o doświadczeniu bliskości Boga. Grzech narusza tę bliskość, ale popatrzmy, co się dzieje w życiu tej kobiety, kiedy wraca do Jezusa, kiedy zostały odpuszczone grzechy. Ta kobieta w sposób niesamowicie wylewny, uczuciowy okazuje swoją miłość względem Jezusa. To jest gest bardzo intymny. Wycieranie stóp swoimi łzami, a potem osłyszanie włosami. Czy może być jakaś większa czułość w okazaniu miłości Jezusowi? Ta bliskość kobiety, która usłyszała, że odpuszczone są jej grzechy, bliskość względem Jezusa, jest może nawet pewnie o wiele większa niż przedtem. Ona pewnie nie miała relacji z Bogiem, tak intensywnej, tak czułej, jak po grzechu. A więc widzimy, że miłosierdzie Boże to tajemnica bliskości. Człowiek, który jest dotknięty przez Bożą miłość, przez Boże miłosierdzie, jest bliżej Boga niż przed grzechem. Grzech może stać się taką błogosławioną winą. Jest taka piękna legenda. Związana z kościołem Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Ewangelisty w Wiersburgu. W tym kościele znajduje się Stary Krzyż z 1350 roku. Pan Jezus na tym krzyżu, jest to dość nietypowy wizerunek ukrzyżowanego, trzyma ręce nie przybite do tej poziomej belki, ale ma je splecione przed sobą mniej więcej w takiej pozycji. Legenda tłumaczy skąd taki układ rąk Jezusa. Mówi, że pewnego razu w nocy w tym kościele przyczaił się złodziej. Skusiła go korona cierniowa, która była wykonana ze szczerego złota. Kiedy kościelny zamknął kościół, złodziej wyszedł gdzieś z ławki, podszedł do tego krzyża i sięgnął po tą koronę. Kiedy już ją miał w swych rękach, nagle Jezus oderwał swoje ręce od poziomej belki krzyża i Objął go takim mocnym uściskiem. Człowiek zaczął się wyrywać, bluźnić, przeklinać, bił pięściami w ten drewniany korpus, ale to nic nie pomagało. Objęcia go bardzo mocno trzymały, był uwięziony. Ale kiedy rankiem zakrystianin otworzył drzwi kościoła, jego oczom ukazał się przejmujący widok. Ten człowiek już się nie szarpał, nie bluźnił, ale był przytulony. Do Jezusa i płakał. Będąc całą noc tak blisko Jezusa, spędziwszy noc w objęciach Jezusa, nie mógł się nie nawrócić. To jest tylko legenda, bardzo piękna, co prawda, ale w każdej legendzie jest jakiś sens, w każdej legendzie ukryta jest jakaś prawda. Człowiek, który doświadcza miłości Boga. Który naprawdę przeżyje bliskość Jezusa, nie może się nie nawrócić. Bardziej niż strach przed karą, bardziej niż lęk, bojaźń, właśnie miłość i doświadczenie bliskości Jezusa jest w stanie zmienić nasze serce. Popatrzmy o tej kobiecie z Ewangelii. Jezus mówi: Odpuszczone są jej grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Może to być mylnie zrozumiane, ktoś może powiedzieć, ktoś może to zrozumieć w ten sposób, że ona najpierw bardzo ukochała pana Jezusa i, jak gdyby tą swoją miłością zasłużyła sobie na jego przebaczenie. Tymczasem drugi człon tej wypowiedzi Jezusa, komu mało się odpuszcza, mało miłuje, świadczy o tym, że jest odwrotnie. Jezus mówi: Popatrzcie, jak bardzo mnie miłuje, jak bardzo jest wdzięczna. To świadczy o tym, czego doznała. Odpuszczono jej grzech, i stąd ta wdzięczność, ta jej miłość. Ale jej miłość jest odpowiedzią na uprzedzającą miłość Jezusa, która była najpierw. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zwycięstwo Boga nad grzechem polega nie tylko na tym, że On potrafi odpuścić i przebaczyć nasze grzechy. Pan Bóg potrafi Spożytkować nasze grzechy dla naszego dobra. Popatrzmy, z jaką czułością teraz ta kobieta, która doznała przebaczenia, potrafi okazać Jezusowi swoją miłość. Bardzo często jest tak, że grzech, oczywiście za który człowiek pokutuje i przeżywa skruchę, staje się dla człowieka szansą. Znam małżeństwo, które jest. No, Przykładem naprawdę takiej głębokiej, dojrzałej miłości małżeńskiej. Lubię odwiedzać ich dom, wychodzę tam zawsze podbudowany z jakąś taką nową radością w sercu, a wiem co przeżyli. Wiem, że już prawie byli skłonni się rozejść. Ten mąż był już jedną nogą poza małżeństwem, ale ponieważ to przezwyciężyli, ponieważ przeszli dobrze ten kryzys. Teraz i oni, ja wiem skąd ta tak silna miłość między nimi, tak dojrzała i pogłębiona. Kiedyś w czasopiśmie Pastores przeczytałem list, świadectwo księdza, który był poza kapłaństwem. Odszedł, poznał kobietę, ale jego koledzy rocznikowi księża nie dali za wygraną. Cały czas się za niego modlili, telefonowali, byli z nim w kontakcie. I on postanowił wrócić do kapłaństwa i mówi, ponieważ to przeżyłem, teraz cenię kapłaństwo jak nigdy przedtem. Popatrzmy na człowieka, który, był, który jest uzależniony od alkoholu. Przez lata pił, nadużywał alkoholu, nagle zmienia swoje życie. Teraz 10, 15, 20 lat nie pije. I kto potrafi bardziej pomóc człowiekowi, który ma taką sytuację, jak nie ktoś, kto to sam przeżył. Właśnie to jego trudne doświadczenie sprawia, że jest teraz wiarygodny i potrafi o wiele skuteczniej pomagać innym niż ktoś, kto nie doświadczył tego problemu. A więc to, co było złem, staje się szansą. To, co śpiewa diakon czy kantor w czasie Wigilii Paschalnej. Orędziu Paschalnym, orędziu Wielkanocnym, że grzech rzeczywiście może stać się błogosławioną winą. Święty Augustyn powiedział, że pokutujący grzesznik czyni ze swych grzechów drabinę do nieba. Ja to nazywam nieraz takim recyklingiem grzechów. Tak Ze śmieci, jeżeli się dobrze posegreguje, z plastiku, ze szkła, z papieru można odzyskać surowce wtórne, które potem służą ludziom tak najgorsze brudy naszego życia, najgorsze śmieci życia, łaska Boża może przemienić w szansę. Ale warunkiem jest to, by powierzyć swój grzech Jezusowi, by oddać go Jezusowi. Popatrzmy, na tym polega wszechmoc Jezusa, że nie tylko potrafi przezwyciężyć nasz grzech, potrafi usunąć go z naszego serca, ale nawet najgorszemu grzesznikowi pozwala, by grzech odpokutowany stał się szansą. I by miłość Jezusa, miłość Boga i drugiego człowieka po grzechu, po doświadczeniu Bożego Miłosierdzia była jeszcze większa niż przedtem. Opowiadał ksiądz ojciec Joachim Badeni, pochodzący z żywca, z rodu Habsburgów, już nieżyjący dominikanin, że pewnego razu był poproszony, by odwiedzić z Komunią Świętą człowieka, który przez wiele lat żył poza kościołem, profesora uniwersytetu, który był już w ciężkim stanie. Córka zaprosiła go z Komunią Świętą. I czytałem właśnie biografię ojca Badaniego, że kiedy poszedł do jego domu, do kamienicy, nagle widzi, zaskoczony, że co drugi schodek jest ubrany kwiatami, że jakiś bukiet kwiatów, kwiatów jest na co drugim schodku prowadzącym do mieszkania tego profesora. Pyta, co się stało? Tata kazał w ten sposób przybrać schody. Mówi: Ja cały czas, całe życie nie miałem kontaktu z Jezusem. A teraz On przychodzi do mnie. W czasie naszych rekolekcji stawiamy pytanie, gdzie jest Pan Bóg? Tymczasem to Pan Bóg ma o wiele więcej powodów, by nas pytać, gdzie my jesteśmy. Bo zależy mu na tym, byśmy byli blisko Niego. Szatan dobrze zdaje sobie z tego sprawę. W dzienniczku Siostry Faustyny znajdujemy takie miejsce, gdzie Szatan zamienia się w katechetę, czy kaznodzieję. Dyktuje siostrze, co ma pisać. Nie pisz, że on jest miłosierny. Napisz, że jest sprawiedliwy. Że tam dobrze rozumie, co się dzieje wtedy, kiedy człowiek zaczyna wierzyć w Boże Miłosierdzie. Zaczyna ufać, zaczyna rozumieć, że Pan Bóg jest w stanie mu przebaczyć każdy grzech. To jest klęska diabła. Bo wtedy już nie ma nic do gadania. Znamy, zwłaszcza starsi z nas, tę turniej Wielka Gra. Przez wiele lat był w telewizji, a pamiętam, bardzo lubiłem oglądać odcinki tego teleturnieju. W wyczerpujący sposób, można było ogarnąć jakiś jeden temat z różnych dziedzin wiedzy, żeby się dużo dawał ten teleturniej. I z okazji 30. rocznicy teleturnieju zapytano panią Stanisławę Ryster, prowadzącą ten teleturniej, o takie szczególne wspomnienia związane z którymiś z odcinków. Ja wtedy mówi, że nie zapomni nigdy odcinka, kiedy to był jeden z zawodników świetnie przygotowany ze swojej dziedziny i w pewnym momencie, kiedy już był finał, a tam wiadomo, że zła odpowiedź na jedno pytanie eliminowała z finału i człowiek tracił wszystko. I nagle on się pomylił, podał złą odpowiedź. I w tym momencie wbiega reżyser i mówi: Stop, 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 to się nie nagrało, musimy zacząć jeszcze raz. I w tym czasie on sobie zdążył przypomnieć właściwą odpowiedź, i sam wpadł na to, że się pomylił. I mówi: Dobrze, ale ja już, przepraszam bardzo, pomyliłem się, chcę to naprawić. Nie, nie, nie. to są takie zasady, że trzeba powtórzyć tą samą odpowiedź. Ona już padła. Pierwsza odpowiedź się liczy. No dobrze, ale to nie było nagrane, proszę mi dać szansę. No niestety, nie, to jest wykluczone. Musi pan powtórzyć tę odpowiedź. I mówi ta pani, że 30 minut musiano go przekonywać, żeby powtórzył tą samą złą odpowiedź. I wreszcie on, ale prawie że z płaczem, ze łzami w oczach, powtórzył jeszcze raz niewłaściwą odpowiedź i odpadł z turnieju. Tak sobie myślę, popatrzmy, to jest zabawa, to jest terytornie, można powiedzieć, błahostka, a nie można poprawić błędu, nie można naprawić pomyłki, a Pan Bóg w życiu w o wiele poważniejszych sprawach pozwala nam za każdym razem rozpoczynać wszystko od nowa. Pozwala nam zamknąć rozdział naszego życia i drugi, trzeci, czwarty, setny raz rozpoczynać wszystko od nowa z Jego pomocą, z Jego łaską. To jest niesamowite. W dzienniczku siostry Faustyny znajdujemy słowa Jezusa, który powiedział do świętej siostry Faustyny, które brzmią paradoksalnie. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do miłosierdzia mego. Według ludzkiej logiki trzeba było powiedzieć, im mniejszy grzech, to jeszcze można jakoś wybaczyć. Nie, nie. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Moi kochani, kobieta z Ewangelii. Była grzesznicą yy, taką publiczną, o której wszyscy wiedzieli, że żyje w grzechu. Dlatego zdziwienie faryzeusza Szymona, jak to jest, że Jezus pozwala, by tak się do niego zbliżyła. Właśnie te słowa się wtedy realizowały. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Na grzech tej kobiety, objęty jej skruchą, Jezus odpowiada przebaczeniem. Popatrzmy, jaki jest owoc. Jeszcze większa zażyłość z Jezusem. Prawdopodobnie ona nie miała przedtem żadnej relacji z Jezusem, bo go znała tylko pewnie ze słyszenia. A teraz kręczył jego stóp, oblewa jego stopy łzami, wyciera do swoich włosów. Nie ma takiego grzechu, nie ma takiej sytuacji w życiu, wobec której miłosierdzie Boże byłoby bezsilne. Może ktoś tego teraz słucha i mówi, no dobrze, ale to nie... Nie dotyczy. Ja mam tak zagmatwane życie, jestem w takiej sytuacji, to, 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 to się już nie da naprawić. To może ktoś inny, ale to moje życie już jest koszmarem to jest jeden wielki węzeł ja z tego nie potrafię wyjść. Właśnie Tobie, Jezus, mówi, żebyś teraz do Niego wrócił. Im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mojego miłosierdzia. Popatrz, jak Jezus przyjął kobietę w Ewangelii. Jak Ojciec wita Syna Marnotrawnego. Codziennie wychodzi na spotkanie tego syna, który zmarnował pół jego majątku. Z jaką miłością Jezus podnosi z ziemi owieczkę uwikłaną gdzieś w ciernie, w zarośla. Skorzystajmy z tej szansy i nie pytajmy, gdzie jest Bóg. Nie pytajmy, gdzie jest Pan Bóg. On jest bardzo blisko. Usłóżmy Jego pytanie: gdzie jesteś i wróćmy do Niego. Jest takie. Doświadczenie księdza Jana Twardowskiego, kapłana i poety, który on przelał na papier w postaci wiersza. Ten wiersz jest mi bardzo bliski i nauczyłem się go na pamięć, ponieważ to jest też moje doświadczenie jako spowiednika księdza, ale też kogoś, kto zna konfesjonał z tej drugiej strony. Bo jako ksiądz znam konfesjonał, poznaję go od wewnątrz, aż też od tej zewnętrznej strony kratek konfesjonału. Tylko Mali grzesznicy spowiadają się długo z niepokojem gorących warg. Potem niebo ich ściga, spadających gwiazd smugą, jak pożary Joannę dark. Ale wielcy grzesznicy na błysk mały przyklękną i wypłaczą się jednym tchem. Potem noc mają cichą, jak dobry łotr świętą. Byłem z nimi, płakałem, wiem. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i za trzy dni naszych rekolekcji. Zwłaszcza tym, którzy dotrwali do końca. Wiem, że mówiłem długo, jak na standardy internetowe, tylko można sobie to podzielić na mniejsze porcje i do tego jeszcze potem wrócić. Myślę, że to, że właśnie te nagrania są w internecie, jest szansą, że można do nich wielokrotnie powracać. Dziękuję za Wasze komentarze. Dziękuję za łapki w górę i za serduszka na Facebooku, za wszystkie polubienia. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję operatorowi i za jego cierpliwość. Jednak to jest zupełnie inny sposób mówienia, jak na ambonie. Lepiej się mówi, kiedy widzi się słuchaczy, kiedy ma się z nimi żywy kontakt ale muszę powiedzieć, że cały czas sobie was wyobrażałem i dzięki temu jakoś mi się to udało powiedzieć, bo nie, nie mogę mówić, nie lubię mówić do pustej kamery. Na YouTubie jest nasz kanał decyzjalny. Serdecznie zachęcam, by tam zaglądać. Ten kanał będzie się rozwijać. Mamy już też podcasty. Ksiądz biskup Roman zamieszcza podcasty biblijne. One są na, do, na wszystkich tych platformach, gdzie są podcasty, między innymi na Spotify, na iTunesie. Do, do, do wysłuchania. No i moi kochani, życzę Wam udanego Adwentu, owocnego i radosnych, błogosławionych świąt. Żebyśmy nie tylko mogli słuchać i czytać, ale żebyśmy dzięki Bożemu Słowu, dzięki modlitwie mogli codziennie doświadczać, jak bliski jest Bóg. Jak blisko naszego serca, jak w zasięgu naszego serca jest zawsze Jezus. Żebyśmy. Tą bliskość mogli przeżyć. Jeszcze raz wszystkim dziękuję.